Cześć, cześć, halo, halo. Witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj wtorek, mamy godzinę lekko popołudniową, więc nadszedł najwyższy czas na to, żeby zrobić kolejny, ja to nazywam mądry filmik, czyli nie tylko spotkania z kartami, ale również troszeczkę informacji, które zbieram w kupę i Wam podaję i umieszczam. Zajmujemy się od ostatniego czasu negatywnymi energiami, które mogą nas otaczać. I tak już macie film o klątwach, urokach, przekleństwach, złorzeczeniach, snójkach, larwach astralnych. A dzisiaj przyszedł czas na złe oko. Złe oko. Na moim kanale Joanna Wiśniewska-Wróżka możecie zajrzeć sobie, bo chyba mam film 5 sposobów na złe oko, coś takiego. Także rady, jak się tego pozbyć, takie troszeczkę bardziej ludowe są i to jest fajne. Łyczka kawy, mam jeszcze kawę, mam kawę. Mogę trochę posiedzieć. Ale skoro już lecimy z tymi negatywnymi rzeczami, negatywnymi energiami, to wtedy by było złe oczy ominąć. Oczywiście nie jest to taki kaliber jak klątwy, uroki, o które każdy z Was pyta wiecznie. I czy tam nie mam klątwy, czy rodzina nie ma klątwy. O złym oku nikt nie pamięta. A tak naprawdę wszelkie negatywne energie, które nawet są drobniutkie, jeżeli się tego nazbiera, to może działać jak klątwa, a klątwą nie być. Także należałoby również o takich rzeczach wiedzieć. Zaraz Wam poopowiadam, ale patrzę, kogo mam na czacie. Awe Violetta, Awe Zoe, Awe... Przewijam, uwaga, palec... Awe Marta, i Moniczka, i Romcia, i Joanna, Joanna. Witam, witam. I w każdym razie fajnie widzieć o złym oku, dlatego że jest to takie, no wiecie, o złym oku na pewno mnóstwo słyszeliście, dlatego że jest na przykład mnóstwo talizmanów odbijających złe oko. I tutaj są różne zasady w magii, na przykład na coś działać czymś innym albo na podobne podobnym. I tutaj najczęściej działa zasada właśnie na podobne działamy podobnym. I takoż, jeżeli chodzi o złe oko, najczęściej talizmany, które są w kształcie oka lub symbolizują oko, na te złe oko działają. Bardzo często znane są te talizmany tureckie, oko proroka, czyli czarne, niebieskie, czarne w środku, niebieskie i białe w okręgu, czyli takie po prostu. I wiem, że działa, dlatego że sama miałam taki talizman i on szpękł był po prostu sobie wisząc. Nie, że gdzieś obity czy coś, czyli po prostu przyjął na siebie negatywną energię i się ją strzaskał. Także tak to wygląda. Awe Graszka, Awe Mateusz. Także złe oko, podobne działa podobnym, odstraszają wszelkie talizmany związane z oczami. Na przykład również trójkąt i oko, a w środku zamiast źrenicy runa Hagal, bardzo mocny talizman. Ja właściwie go zaraz narysuję, co ja się będę tutaj... Jak mam pod bokiem markera, narysuję Wam, jak to wygląda. To jest bardzo dobry talizman odstraszający przed złym okiem. Proszę bardzo. Tylko równiej, bo iż ja z tą równością zazwyczaj mam problemy. Oczywiście, jeżeli chodzi o energetykę złego oka, jak się nam dostanie, to bardzo ładnie ściąga woda z solą, takie bieżące rzeczy. Dlatego w ogóle, jeżeli jesteście osobami, które rozwijają się duchowo, nie pytajcie mnie potem, co mam zrobić, żeby było lepiej, żeby się lepiej działo, jeszcze jak mam wspomóc się energetycznie. Najprostsze działania, kochani, w sobotę oczyszczenie, w niedzielę o 21 na kanale Joanna Wiśniewska-Wróżka mamy błogosławieństwo tygodnia, które oczyszcza i które wzmacnia. I takie bieżące rzeczy naprawdę wystarczają. To nie chodzi o to, że trzeba zbudować operę w Sydney. To chodzi o to, że trzeba zbudować chatkę i bal po balu po prostu tą energetykę tutaj nabudowywać. Także naprawdę powinniśmy mieć w nawyku kąpiele w wodzie z garścią soli. Tak po prostu. Tak po prostu mi się wydaje. Jeżeli chodzi o oczyszczanie ze złego oka. Dżem dobry Ula, witam Kinga, witam Beni. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie, to bardzo dobrym, najprostszym rodzajem zabezpieczenia jest czerwona nitka.
Nie mam tutaj tych czerwonych nitek, ale to nic. Mamy na przykład na sklepie przygotowaną czerwoną nitkę, tylko jest dla każdego jak gdyby energetycznie jeszcze wkładana tam energia w te. Czy węzły czarownic, które są robione również pod ochronę. Takie rzeczy zwyczajnie chronią. Pamiętacie jak we wcześniejszych latach, jak jeszcze wózki dziecięce były wózkami? Nie wiem, czy wy kochani też tak macie, że jak patrzycie na te wózki dziecięce teraz, kiedyś wózek dziecięcy był poczuciem bezpieczeństwa dziecka. Był głęboki, szeroki. Jak robiło się potem z niego spacerówkę, to był głęboki. To dziecko się nie fajtało na bokach przypięte paseczkami. Od małego budujemy dzieciom poczucie bezpieczeństwa po prostu. Te wózeczki są tej głębokości, wystaje kołderka i wystaje dzieciak teraz. I się tam telepie w tym środku. Nie kupujcie takich wózków, drogie młode mamy. Nie kupujcie takich wózków, dlatego że od małego poczucie bezpieczeństwa to jest norka. Jeżeli ten wózek był głęboki, były te piernatki, obok leżała ulubiona lala, dana przez, nie wiem, najserdeczniejszą matkę chrzestną, która dobrze energetycznie dziecko chroniła. I przy takich bezpiecznych i fajnych wózkach wiązało się czerwoną kokardkę przeciwko złemu oku. Teraz jak ja w ogóle widzę te wózeczki, które są płytkie, jest taki płytki wózeczek, maleńki daszek, to dziecko tam się fajtoli, widać tą białą kołderkę najczęściej, i jeszcze w kolorze czarnym, co wygląda jak trumienka, i z taką energetyką młody człowiek, nieświadomy niczego, prawie jak sakramentu chrztu, rusza w życie, to chyba nie jest najlepsze włożenie energii młodej, kochającej swoje dziecko matki do rozwoju osobowościowego jej potomka. Także kochani, wybierajcie głębokie wózki. I naprawdę, nawet jeżeli są te wózki spacerówki, ja widzę to dziecko na tych pasach. Tutaj nie ma oparcia przy tyłku. Niby jest oparcie, ale to wszystko jakieś takie fitwege chodakowska, w ogóle przerażające. Te dzieci się tam telepią. Jak one potem mogą czuć oparcie od rodziny, oparcie od przodków? Jak mogą zarobić dużo pieniędzy, jak nie miały oparcia od małego, tylko się telepały i fajtały w tych wózkach? No, także to tak przy okazji. Przy okazji złego oka. Czyli czerwona kokarda, czerwona nitka bardzo ładnie chronią przed złym okiem. Jeżeli już nagromadzi się tego oka, złego oka bardzo dużo, dlatego że nie lubi nas ciotka, nie lubi nas teściowa, nie lubi nas koleżanka z pracy, bo mamy za fajną czerwoną sukienkę, czerwona sukienka nie dopuści do złego oka, czerwony kolor po prostu ubezpiecza. Można to ściągnąć, albo rytualnie, to wiadomo, to tam można ściągać różne rzeczy, ale bardzo często taki fajny, ludowy sposób, przekraczanie wody, przekraczanie mostów. W tym momencie oczywiście nie będzie to polegało na to, że całą pielgrzymką wioski będziemy iść przez 9 mostów i zostawiać za sobą złe rzeczy, ale możemy zrobić to samemu. Łatwo mają wrocławianie, łatwo mają osoby, których okolicy jest most. Po prostu musi być 9 mostów, każdy inny. Za każdym razem, kiedy przekraczamy most, zostawiamy za sobą złe energie, moczamy rękę w rzece i idziemy dalej. I tak 9 mostów. Tak się zostawiało klątwy, tak się zostawiało uroki. Można mówić modlitwy, można mówić zaklęcia, ale przekroczyć 9 mostów. Tutaj mamy coś. Ja kiedy wyczuwam na sobie czyjś zły wzrok, mówię w myśli słowa hrabinowo-wróżkowe. Wszystkiego, czego życzysz mi, niech ci się stanie razy 3. Nie wiem, czy to okej, ale samo mi wychodzi. A dlaczego nie okej? Nie dajcie sobie wmówić, moi kochani, że uduchowienie polega na tym, że macie dostawać w dupę. Nie jesteśmy jednorożcami, dlatego ja się śmieję, że my mamy stajnię jednorożców. Wszyscy jesteśmy jednorożcami, ale nie jesteśmy jednorożcami po to, żeby pierdzieć tęczą i żygać brokatem. Jeżeli ktoś was atakuje, to nie będziecie przy nożowniku składać rąk i wznosić oczu i mówić, znaczy mówić błagam cię, nie atakuj mnie, to pewnie tak, jakby się człowiek bardzo wystraszył, ale jestem takim dobrym człowiekiem, może mi ktoś ach, pomoże. Nie. To wtedy bierze się łopatę i się przypiernicza. Dlatego, jeżeli chodzi o energetykę, jak ktoś was atakuje, niech zbiera. Już tutaj słodko pierdzących za dużo jest, tak naprawdę, tak naprawdę. I Monika mówi, wywaliło mnie z nety, ale już jestem, mam nadzieję, że mnie nie wywaliło. Dobra, czyli mamy te sposoby na złe oczy. To jest prosta negatywna energetyka, jak się nazbiera, wiadomo, może dobić. Natomiast tak naprawdę kąpiel w wodzie z solą w sobotę
powinna wystarczyć. Bardzo wiele kultur, nie tylko nasza tu i teraz, wierzy w to, że właśnie spojrzenie pewnych osób może przywoływać nieszczęście. Objaw takiego złego oka jest bardzo często taki, że jeżeli ktoś nam wchodzi do domu, to nam padają kwiaty, bardzo często się to zdarza, albo na przykład chorują zwierzęta. Dlaczego? Dlatego, że kwiaty i zwierzęta zbierają negatywną energię po prostu. Więc jak ktoś wejdzie ze złym okiem, świadomie bądź nieświadomie, bo są te wysyłane złe energie i świadomie, i nieświadomie, no to właśnie odbija się bardzo często najpierw na roślinach i na zwierzaczkach. Izabela mówi, mam oko proroka w aucie, prezent od siostry. Czy chroni? Trudno powiedzieć. Przekraczanie wody działa natychmiast. Przekraczanie wody działa natychmiast, to jest prawda. Natomiast jeżeli chodzi o oko proroka, czy działa, kto wie? Nie wiadomo, ale to tak jakby nie założył czerwonych majtek na maturę, na studniówkę. Po co działać wbrew przesądom? Nie trzeba. Są osoby, które wysyłają złe oko świadomie ze złośliwości. Ale są osoby, które po prostu mają tak zwane urocze oczy i one sieją negatywną energię, nawet będąc dobrymi osobami. Taka przypadłość po prostu się zdarza. Natomiast jeżeli ktoś takiej osoby to uświadomi, kontrolowanie wewnętrznej energii może powodować, że już się nie ma uroczych oczu. Dorota mówi, cholera, nie mam wanny. Jak nie masz wanny, to rób sobie peeling z solą. Mydło babuszki Agafi czarne, ono jest w takiej formie żelowej, dosypać soli himalajskiej, dobrze zmielonej, z intencją, że ma być to na oczyszczenie, czarne mydło na oczyszczenie, cacuś, i po prostu peeling, zdrowie dla ciała i dla ducha. Kiedyś również wierzono, że złe oko mają ludzie, którzy mają zeza i kataraktę, teraz już nie jesteśmy tak radykalni, zez i katarakta to jest po prostu przypadłość i choroba, niekoniecznie oznacza złe oko, znaczy jest złe oko w sensie popsucia, ale nie w sensie energetycznym, więc tak to wygląda. Kiedyś faktycznie coś, czego nie umiano wyjaśnić. Wyobraźcie sobie babkę, która ma tą zasłonę kataraktową, tak? 80-letnia babka, 150 lat temu na wsi. No przecież musiała być czarownicą. My czego nie znamy, to się tego boimy i to oskarżamy. Także nic dziwnego, że taki był pomysł, ale również taki pomysł istniał. Tak jak mówiłam, są osoby, które nieświadomie mają złe oko i są osobami dobrymi, ale żeby rzucić złe oko na kogoś, to często w sposób świadomy to się czyni. Po prostu, czyli się jest złośliwym świadomie, się zazdrości świadomie. Takie złe oko, ono, bo tak jak Wam mówiłam o snójkach, o larwach, to były takie twory energetyczne. To były takie snójki, były się snuły. Larwy, takie robale. Takie różne rzeczy. Natomiast złe oko nie snuje się i nie wygląda. Złe oko robi dziury w aurze. Jest takim małym granatem energetycznym, robi dziury w aurze i niszczy naszą energię. I przez te dziury uciekają nam życiowe siły po prostu. Jak się objawia? Znaczy, w ogóle jak, jeżeli robimy rytualnie oczyszczanie ze złego oka, już nie z pomocą żywiołu wody, na przykład przy przekraczaniu mostów czy z wodą solą, to generalnie musimy wyrównać tą aurę. Nałożyć energię i wyrównać aurę, tak żeby nie było dziur. Żeby, bo wiecie, jedna dziura, no to mamy jak w baloniku, tak? Znaczy balonik przeważnie pęka, więc złe porównanie. Ale jak w oponie, jedna dziura, nie? Ulatnia się powietrze, można zaklepać. I dalej służy. Ale jeżeli jest 15 tysięcy dziur, no to już w ogóle nie ma co zaklepywać opony. I się po prostu wyrównuje. Jak się objawia? Początkowe objawy to jest nerwowość, lęk, niepokój. To złe oko może się również objawiać tym, że Was w zasadzie głowa nie boli, a nagle mamy taką na głowie i wtedy najprostszy sposób naszych matek, koszula, plucie, krzyż tutaj, bo to krzyż po prostu zmazuje, to nie musi być krzyż, że chrześcijański. Tutaj X-em krzyż zmazuje majtami, koszulą, halką, kiedyś matki robiły, od razu złe oczy przechodziły. Moment. Potem to się przeradza w poczucie niższości i tak w bezsenność, w zachowania kompulsywne, nie wiadomo co ze sobą zrobić. Potem może być nawet silna depresja, niechęć do pracy, do życia, ciągły płacz, właśnie bóle głowy, bóle pleców, czasem lunatykowanie albo poty w nocy. I oczywiście wykluczamy objawy pod tytułem mam menopauzę, prawda? I ma zdrowy organizm i nagle coś się zaczyna. Także nie wszystkie poty w nocy to złe oko, ale w dużej mierze może tak być. I może być nawet wymioty mogą być albo utrata wagi. Czyli wiecie, jak już się zaczyna robić niedobrze, może być to objaw złego oka. Co je powoduje? Najczęściej
zazdrość. I to jest jeden z głównych powodów złego oka. Tak jak mówiłam, mogą ludzie przypadkowo też mieć złe oko, czasem tak się zdarza, ale przeważnie zazdrość, po prostu zazdrość. Co tu mówi Oliwka? Ja mam dwie koleżanki, szczególnie jedną, gdzie od której czułam zazdrość, fałsz i zawsze po spotkaniu z tą jedną źle się działo fizycznie i psychicznie. Od tej drugiej też odczuwałam złą energię. Mam nadzieję, że nie wyłączę audycji. Nie. Może nie aż taką jak ta pierwsza, ale jednak. Ograniczyła kontakt, jedna to poblokowała mi od razu lepiej. Ludzie w tych czasach są często zazdrośni i zawistni i to o złe oko łatwo. Zgadzam się, natomiast powiem też tak. Jeżeli mamy na tyle obronę i silną swoją własną energię, to złe oczy do nas nie dotrą i to chyba o to w życiu chodzi, bo my nad innymi nie możemy panować. Ktoś jest zły, ktoś jest dobry, ktoś jest jakiś, jeden duży, drugi mały po prostu, jak te dwa Michały. Natomiast panowanie nad swoją energią pod tytułem mam mur, nabudowuję ten mur, nie odpuszczam, powoduje, że to się odbija jak piłeczki. W zasadzie można sobie tą piłką od bloku odbijać, nic się nie dzieje. Dlatego pamiętajcie, nie pytajcie mnie, co zrobić, ach, w ogóle helpunku. Wszyscy mi normalnie 5000 maili dziennie, wróżko helpunku, mam klątwy uroki. Po pierwsze, to w ogóle klątwy uroki to się rzadko zdarzają. Po drugie, helpunku owszem, ale co robisz, żeby samemu siebie helpunkować? Co robisz, żeby samemu siebie helpunkować? Robisz oczyszczanie w sobotę? Nie wiem, masz mydło pod tytułem właśnie z solą, żeby się nawet codziennie tym mydłem umyć, już nie pamiętając, że muszę robić medytację, omować 15 minut, nie wiem, wejść w stan teta, a w ogóle to seksu przez tydzień nie, bo muszę się oczyścić. No hello, jak ja bym miała myśleć, co mam zrobić, żeby umyć ręce, to bym uzdechła. Tu trzeba po prostu robić. Zrób sobie to mydło z solą i oczyszczaj się na bieżąco. Jesteś z nami w niedzielę o 21 na błogosławieństwie tygodnia? No nie! A potem co zrobić, żeby mi się dobrze w życiu działo, żebym miała klientów, żebym miała miłość, żebym miała dobrą żonę, świetnego męża, super ułożone dzieci? Co robisz energetycznie? Zapindalasz w niedzielę do kościoła i zostawiasz tam swoją energię. Albo i nawet nie. Bo żeby chociaż to jeszcze wykorzystać. Więc zacznij korzystać z tego, co jest działane. Zacznij się oczyszczać. Ja już za Was kąpieli nie zrobię. Znaczy nie pójdę do domu każdego, pracuję nad bilokacją, żeby być w 5 miejscach naraz, bo tyle mam fajnej pracy, że chciałabym wszystko ogarnąć, pracuję nad tym, ale jeszcze nie jestem w stanie każdego wsadzić do wanny. Nastaw sobie budzik, zrób sobie mydło, myj się codziennie i już nie myśl o tym. Bądź z nami o 21 na kanale i rób z nami błogosławieństwo tygodnia, a nie helpunku i helpunku. Miało być o złym oku, a wyszło, że opitalam znowu. No. Ale w każdym razie, o złym oku już wiemy, nie trzeba się tego bać, nie jest to jakaś tragedia. Także myślę, że tutaj samoobrona może zupełnie wystarczyć. I co? I do zobaczenia w kolejny wtorek, w kolejnym, Dorota się przemknęła, w kolejnym mądrym filmie. Co jeszcze tutaj Dagmara mówi? Po wizycie kuzynki męża u mnie w domu wszystko się psuje. Boli mnie głowa, nie mam energii, jestem zdeprymowana. No to weź wodę, weź psikacz do okien, wlej tam łyżeczkę octu z intencją oczyszczenia całej przestrzeni i wypsikaj okna, wypsikaj drzwi, przemyj. Zrób sobie perfumy domowe z werbeny w intencji oczyszczenia, wypsikaj powietrze. Czyszczę szałwią po przyjeździe do domu. Czasu dużo mi zajmuje, żeby dojść do siebie i pozbyć się tej energii. Faktycznie muszę się bronić. No to trzeba się po pierwsze bronić, to już pół dotrze, a po drugie oczyszczać, jak już wiadomo, skąd idzie to złe oko. Takie proste rzeczy, a Wy po prostu nie pamiętacie. Oliwia się śmieje, zaraz mężczyźni będą prosić Panią o umycie pleców. Może chyba jakąś stawkę na to wymyśleć. W tym świecie nie ma nic za darmo. Wróżka, moje rączki i plecy umyć męskie solą i chyba szczotką ryżową. Taka fantazja. Dobra, lecę. Lecę, kochani, i kolejny wtorek, kolejny mądry film, także czekajcie na fanpage'u. Coś się pewnie będzie działo. Znaczy już mam wymyślone i to będzie raczej taki instruktażowy, bo padło wiele pytań i chyba trzeba tak wyjaśnić, ale takie mądre filmy będę się starała robić tutaj. Na YouTubie również będą. Także do zobaczenia, buziaki dla Was. Pa, pa!